Co trzeba zrobić, żeby zostać pisarką? To żeby zostać pisarką, chyba przede wszystkim trzeba po pierwsze tego chcieć, jakoś o tym marzyć, mieć takie marzenie i taką pasję do właśnie wymyślania. I właśnie tą wyobraźnię używać do wymyślania historii. I myślę, że warto po prostu pisać i czytać, czytać i pisać. I w jednym i w drugim poświęcać na to czas, żeby się jakoś doskonalić i żeby rozwijać jakieś swoje horyzonty i to, co nas interesuje. Obserwować też bardzo rzeczywistość i przyglądać się innym osobom, jak one się zachowują, jak reagują, jak mówią. Tak jak właśnie opowiadaliśmy o tym, że może niektórzy z nas mają takie specyficzny sposób mówienia, zachowania, który jest warty opisania. Przyglądać się światu, jak on wygląda i spróbować go ująć po swojemu, ze swojej własnej perspektywy. No i chyba też warto zauważyć właśnie swój taki sposób patrzenia. Każdy z nas ma jakiś taki wewnętrzny, nie wiem, pryzmat, taki filtr, który sprawia, że widzimy rzeczywistość tak, a nie inaczej. Ciociu, a ile planujesz w życiu napisać książek? Nie mam pojęcia i wcale nie będę bardzo płakać, jeżeli się skończy na tym, co już napisałam. I chyba nie chcę planować. Nie chcę sobie zadawać takiego jarzma, że muszę napisać ileś tam książek. W ogóle nie. Ciociu, o czym będzie twoja następna książka? Moja następna książka będzie między innymi o dzieciach, ale o dzieciach, które mieszkają w sierocińcu, które przebywają w bardzo złych warunkach. Myślę, że one też zasługują właśnie, a może przede wszystkim na to, żeby były opisane i żeby oddać głos tym, którzy tego głosu właśnie nie mieli, bo nikt nie zaglądał tam, gdzie jest właśnie tak nieciekawie i po prostu nie udzielał głosu tym biednym dzieciom. No więc będzie to między innymi o tych osobach, a także o osobach, które pracują w takiej placówce, w takim sierocińcu i o pewnej rumuńskiej wsi, bo to wszystko dzieje się w Rumunii. Czy pani rzemiosło jest w jakiś sposób związane z pani wykształceniem? Tak, ja nie mam wykształcenia pisarki, to znaczy nie, bo co się w sumie uznaje za wykształcenie pisarki, być może polonistyka. Ja nie skończyłam polonistyki, studiowałam filozofię i myślę, że żeby być pisarką nie trzeba mieć wykształcenia takiego typowego, ale warto po prostu mieć szerokie horyzonty. Różne profesje pomagają w różnego typu książkach, na przykład myślę, że policjanci byliby nieźli w pisaniu kryminałów, na pewno warto też jakoś ten temat na przykład pisania książek, robić kursy jakieś pisarskie, są takie miejsca, gdzie można czegoś takiego, taką wiedzę pozyskiwać, no i ją po prostu zgłębiać. Jak pani była mała, lubiła pani czytać książki? Jak byłam mała, to czytałam chyba tak jak wszystkie dzieci. Czytałam jakieś lektury, ale to nie była wielka moja pasja. Dopiero zaczęłam czytać książki tak na poważnie, chyba jak byłam nastolatką. Ile trwa napisanie książki? Każda osoba pisząca pisze w innym tempie. Ja piszę bardzo wolno, mimo że piszę krótkie teksty, to po prostu jest zależne od też czasu, który mamy, bo wiele pisarek musi pracować w zwykłej pracy, a pisze dopiero, kiedy wróci do domu. Tak jest też w moim przypadku. Czasami to się rozwleka na wiele lat. Tę książkę pisałam
koło 5 w zasadzie od pomysłu do wydania minęło 5 lat. Dopisałam ją może troszkę krócej, ale tę kolejną no, piszę rok i już się tam zbliżam do końca. Myślę, że półtora roku do dwóch to będzie taka praca. Ale każda osoba ma inne tempo i to zależy od wielu rzeczy, jak to się czasem rozciąga na wiele miesięcy, wiele lat. Ze względu na czas, na zajętość jest to bardzo różne. Ile pani miała lat, jak zaczęła pani pisać pierwszą książkę? Pamiętam, ile miałam lat, jak zaczęłam pisać w ogóle opowiadania, bo myślę, że to jest chyba w sumie taki ważny moment. I owszem, jako dziecko mniej więcej w waszym wieku już pisałam sobie jakieś opowiastki, jakieś wierszyki i wtedy już ciągnęło mnie do tego. Ale w sumie zabrałam się za pisanie opowiadań, jak miałam 15 lat. I tak sobie pisałam te opowiadania, potem to zarzuciłam i książkę zaczęłam pisać dopiero jak miałam 25-6 albo później, nie, dużo później. Wtedy wróciłam do pisania. Więc książkę to w ogóle tak 30 lat zaczęłam pisać. Dzieciu, a czy twoja następna książka może być o zwierzętach? W mojej następnej książce będzie nadzwyczajnie dużo zwierząt i będą to bohaterowie i bohaterki nawet nie drugoplanowe, bo będą miały naprawdę sporą sprawczość w całej historii, ale na razie nie planuję pisać książki czysto zwierzęcej. Kiedyś pani miała przerwę w pisaniu książek? Na razie nie miałam takiego kryzysu. Na razie tak, po jednej książce zaczęłam pisać drugą, w międzyczasie napisałam dramat i pewnie też będzie tak tym razem, że jak skończę książkę, to napiszę coś znowu. I dopóki mam ochotę, to będę pisać. Co zachęciło panią, żeby pisać książki? To jest bardzo fajne pytanie. Nie wiem, chyba książki, które przeczytałam, sprawiały, że pojawiały mi się w głowie historie, które jakoś uznawałam, że chciałabym jakoś sobie zapisać, że chciałabym po prostu w ten sposób opowiadać i wypowiadać się w ogóle. Chyba tak. Piszą pani książki tylko dla dorosłych? Głównie tak, ale napisałam jedną książkę dla dzieci razem z koleżanką ilustratorką do jej pomysłu. Ona właśnie wymyśliła bohaterów, wymyśliła historię, ja ją napisałam. Czasami bywają też taki rodzaj współpracy i ona też ją ilustrowała. I ta książka jest takim bardziej pomysłem, takim projektem zrealizowanym, ale nie wydanym. Jaką by nam pani poleciła książkę? Z książek, które pamiętam z dzieciństwa, które może wam się spodobać, mam nadzieję taką. Byłby na przykład Cyryl, gdzie jesteś? Uwielbiam tę książkę i mam nadzieję, że wam się spodoba. Jest bardzo zabawna i ma świetny bohater. Ile książek nie zostało wydanych? Ogólnie, jeżeli chodzi o doświadczenia pisarzy i pisarek, jest tak, i to szczególnie debiutujących, że jest bardzo dużo książek, które nie zostało wydanych. Jest mnóstwo wspaniałych historii, które zamieszkują szuflady i pewnie nigdy z nich nie wyjdą. Bo niestety tak wygląda rynek wydawniczy, że bardzo ciężko jest wydać książkę. Mi się poszczęściło i te teksty, które piszę, zostają na światło dzienne, wychodzą. Ale to właśnie jest kwestia szczęścia lub pecha. Jaka jest pani najlepsza książka? W sumie to nie mam wielkiego wyboru, dlatego że wydałam tę jedną książkę, druga książka powstaje i wyjdzie za jakiś czas. No jest jeszcze ta dziecięca i kilka dramatów, które są po prostu takimi niezależnymi publikacjami. Więc taką książką, którą mogę nazwać książką, jest ta. I no, na razie jest książką najlepszą, ale to jest tak, że po jakimś czasie zaczyna się ten tekst tak autorce średnio podobać i to jest chyba taka naturalna sytuacja, że to, co piszemy w przeszłości, podoba nam się coraz mniej.
Na zadanie domowe dla chętnych będzie napisanie krótkiej historii z jednym bohaterem zwierzęcym, jednym bohaterem ludzkim i jednym bohaterem, który jest przedmiotem.